Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Kolejne rozmowy branżowe. Dzisiaj pierwszy raz na moim kanale debiut. Maciek, zwany oczywiście jako 321 Krypto na swoich socialach. Cześć Maciek, witamy serdecznie. Witam wszystkich, witam widzów, witam Ciebie też, Maćku, Maciek, i możemy zaczynać. Tak jest. Tyle lat się mijaliśmy na tej polskiej scenie krypto. Oczywiście też sporo osób, myślę, że gdzieś tam przewija się w naszych społecznościach, więc też duże gratulacje za zbudowanie tak fajnej społeczności i też za to, że robisz dobrą robotę. Co ciekawe, żadnej chyba większej spiny nie było, nie? A przynajmniej ja sobie nie przypominam. Nie, ja tak dzięki za wszystko i nawzajem, bo ty też tam tworzysz bardzo dużo materiałów. Ja tam aż nie idę tyle w analizy projektów, ale tam dużo właśnie ty tak robisz. Ja to staram się tak trzymać się sideways, bardziej na boku, tam jakie są jakieś takie emocjonalne jakieś podejścia pomiędzy tym, to ja tam się, to nie dla mnie, nie mój chleb, nie? Także nie ma sensu iść w tym kierunku. Tam, gdzie chleb i igrzyska, to nie ma co wchodzić, nie? Między wódkę a zakąskę, jak to mówię. Dokładnie. Głodny Polak to zły Polak. Tak jest. Maciek, wiesz co, chciałbym w ogóle, żebyśmy trochę się poznali, bo też gdzieś tam myślę, że wiele osób śledzi mnie i Ciebie. Powiedz mi generalnie, jak długo Ty w ogóle jesteś na rynku krypto, który to jest Twój cykl i jak gdzieś tam poprzednie cykle w Twojej historii wyglądały? Czy już jakieś sukcesy były, czy gdzieś tam uczysz się z cyklu na cykl i czekasz, tak jak niektórzy, drugą czy trzecią na tą wymarzoną hossę? Jak u Ciebie wyglądała ta właśnie historia na rynku krypto i który to jest Twój cykl? To jest, historia jest bardzo ciekawa, bo zacząłem mniej więcej w 2009 roku, żeby to było, okay? Ale przez pewien niefart poszło to po prostu pod wodę do 2016 roku. Czyli byłem już na starcie Bitcoina i mniej więcej czytałem o blockchainie w ogóle, ale to taki jedno zdanie tylko powiem. Lecąc na wycieczkę i mając materiały do oglądania w samolocie, okazało się, że mój laptop na tamte czasy, bo taki mały acerek, taki białe, 10-calowe acerki to były, nie? Nie miał kodeków odpowiedzialnych do rozgrywania tych filmów, nie? I po prostu potem to gdzieś poszło w piździec i koniec. I dopiero później, jak jechałem do pracy, to tak zacząłem słyszeć o Bitcoinie, to był 2016 i tak mówię, kurde, tak, potem znowu to tak poszło pod wodę i mniej więcej tak jak trochę się przymierzałem w 2016, dopiero w 2017 wykonałem pierwszy ruch. I jak wiadomo, pierwsza hossa 2017, wzloty jak na Wave Racer 64, tak, i potem pod wodę, tak. No i taka była moja pierwsza lekcja, że no pięknie idzie, jesteś geniuszem, jak jest hossa w instalowaniu kasy, a później przychodzi weryfikacja i zakończyła się moja pierwsza hossa takim minimum minus 25 tysięcy euro straty, plus tam jeszcze pewnie doliczyłbym się z 30, może 32, bo to tam pewnie a odbiję, dołożę, a tu i ten. Ale później też zaczęły być dobre lekcje, ponieważ zacząłem skupować po trochu projekty na samym dnie, tak po 20-30 euro co 2-3 dni. I jak tylko był pierwszy ten taki odbicie po 2000, w 2019 roku, wiesz, ta pierwsza taka fala, nie? Automatycznie wyszedłem z wszystkich w top i zakończyłem, powiedzmy, to na takim zerze. Deep 2020, to już wiedziałem, jak to wygląda. Dorzuciłem bardzo dużo z oszczędności. Wyprofilowało się to w przeciągu 4 tygodni, że już byłem na bardzo dobrym plusie i później to już tylko dobre opowieści, tak jak jakiś dobry serial na Netflixie, wszystko pięknie zaczęło lecieć. Ale wracając tak jeszcze do twojego drugiego pytania, to uważam, że najważniejszą rzeczą jest uczenie się cykli. Po prostu najważniejszą, bo wtedy wiesz już sentyment, price action, jaka jest kultura, gdzie są płynności i wtedy po prostu ruszasz się naturalnie z tym wszystkim. No ale myślę, że to jest dobra wiadomość dla większości osób, które tak naprawdę gdzieś tam straciły na pierwszym cyklu, że nie warto się poddawać i tak naprawdę to, co widzimy na YouTubie, to, co słuchamy u takich ludzi jak ty czy ja, to nie zawsze też pomaga, no bo jeżeli ja zawsze mam takie swoje powiedzenie, że ile byśmy nie słuchali, ile byśmy nie czytali, to swoje lekcje trzeba odrobić, nie? Więc dokładnie. Ten pierwszy cykl jest właśnie po to, żeby się uczyć. U mnie było bardzo podobnie, ja na pierwszym cyklu też nic nie zarobiłem. Drugi był już dużo, dużo lepszy, ale też jeszcze nie rozegrałem tego tak jak trzeba i myślę, że ten obecny cykl, zaraz sobie porozmawiamy w ogóle, czy jesteśmy w hoście, czy w beście, bo ciągle widzę, że dla wielu osób to jest gdzieś tam sprawa dyskusyjna, to ma być te dobre rozegranie. Kolejne moje pytanie takie, zastanawiam się, kim ty tak naprawdę jesteś na rynku krypto, bo też na moim kanale
gdzieś tam miałem wielu rozmówców. Jedni to są daily traderzy, inni to są hodlerzy długoterminowi, inni właśnie grają zgodnie z cyklicznością. Jak to gdzieś tam wygląda u Ciebie? Czy Ty bardziej gdzieś tam jesteś takim człowiekiem, który rozgrywa ten rynek na wykresy, być może w oparciu o analizę techniczną, czy jesteś bardziej hodlerem, który, tak jak powiedziałeś w pierwszym cyklu, skupuje te projekty, stara się szukać trendów? Jak Ty gdzieś tam siebie określasz właśnie na tym rynku krypto? No to powiedzmy tak, tak samo w tej rozgrywce przeszedłem przez wszystkie bariery i tak zacznę od początku. Na początku byłem hodlerem, czyli 2017, nie? No wiadomo, się to skończyło nie ten. Jak już nie bardzo to szło, no to przestawiłem się na day trading oczywiście, no bo słuchajcie, no trzeba odrobić straty. Straty zaczęły się pogłębiać bardzo szybko, tak jakbyście, nie wiem, wpadli z narkomanii w jakąś jeszcze, nie wiem, hazardówkę w kasynie, nie? Następnie później zacząłem uczyć się poszczególnych tych technik i dobierać to do tej takiej, do mojego stylu życia, czyli obecnie nie jestem day traderem, analizuję projekty pod względem technicznej analizy, ale i statystycznej analizy i on-chain analizy, czyli zamiast być w tej wojnie, o, techniczna analiza, nie, o, fundamentalna analiza, łączę te elementy na tyle, ile po prostu umiem i z tego próbuję właśnie tutaj coś wykminić. Oczywiście nie wszystkie rzeczy się złapie, co któryś tam monetę uda się złapać, a większość przechodzi, no ale no nie można być wszędzie na rynku, prawda? Więc tak jak miałbym tak opowiedzieć, co na przykład dla kogoś jakby zaczynał, gdzie na przykład najlepiej by szukał, to najlepiej, żeby szukał na swojej osi czasu. Czyli jak ktoś pracuje na etacie, bez sensu jest siadać po godzinach, włączać 15-minutówkę albo 5-minutówkę i tradować. Lepiej ustawić sobie tygodniówkę, dniówkę i 4-godzinówkę i patrzeć po prostu na duże wahania cykliczności, tak? I po prostu nawet jak już jest sygnał, to ten sygnał na wejście jest powiedzmy z 24 godziny, nie? Bo to jest 4-godzinówka, mniej więcej przyspieszenie razy 6. I wtedy taka osoba bez normalnego co 5 minut patrzenia na CoinGecko w pracy, nie? Ma szansę po prostu wchodzić i tradować na takich swingach. To uważam taki trading dla pracujących, bym powiedział. To 100% zgody. Tak naprawdę często ludzie pytają, jak działać w ogóle na tym rynku i myślę, że tutaj możemy postawić w tej części rozmowy taki wspólny wniosek, że tak naprawdę to jest uzależnione od tego, ile masz czasu dla rynku. Jeżeli Dokładnie. Masz dużo czasu, możesz łapać więcej rzeczy, więcej się uczyć. Jeżeli pracujesz gdzieś tam na etacie, jeszcze masz trójkę dzieci i być może żonę na boku, bo niektórzy też mają, tak? No to musisz się przemieszczać i nie jesteś w stanie dopilnować tego wszystkiego, nie? Dokładnie. To jak życie na dźwigni już wtedy. Tak jest. A powiedz mi, ty jesteś full time krypto? Jak to u ciebie wygląda? Czy jest to jakiś dodatek? Na początku, tak jak każdy, pracowałem na etacie i potem tam zacząłem się rozwijać w tą moją taką niszę, czyli analizy procesowe, co potem okazało się bardzo dobrą decyzją. I później jak przyszło krypto, no to wiadomo, etat po godzinie po etacie, kolejne 4-5 godzin przed monitorem, tak? I tak w kółko i w pracy i tu, i tu, i tu. Aż wreszcie pod koniec pierwszej hossy właśnie szlak trafił i tutaj już zwątpienie i ten. Ale później podczas drugiej hossy, jak już wyszedłem z tych dołków, już widziałem, o co chodzi, no to otworzyłem ten mój kanał. To był tam w maju chyba to było, nie pamiętam, 2019 roku. No i później jechałem tak jakby na dwa etaty, czyli etat w pracy, 8-7 godzin, etat w tym, w domu, nie? Tutaj dużo też pomogła w cudzysłowie ta plandeka cała, gdyż siedzieliśmy potem w domu, no to praktycznie zmieniałem stanowiska, praktycznie prowadzenie kanału było w czasie etatu, więc to było ok, nie? Ale później jak już kanał zaczął wciągać po prostu cały tlen i rozrastał się po prostu ultra szybko, to musiałem się zdecydować, albo po prostu będę etatowo, albo po prostu będę full time krypto. No i tak ciągnąłem to jeszcze przez około rok czasu, aż przyszły przymusy, powiedzmy, w pracy, szczepienie, no i wtedy to była prosta piłka sayonara, nie? Sayonara. I wszedłem właśnie w full time krypto. No to u mnie było bardzo, bardzo podobnie, bo tak naprawdę w momencie, kiedy zaczęły się te wszystkie zamrażanie gospodarek, gdzieś tam było ciężko w biznesach, ja też miałem własną firmę eventową, gdzie nie było żadnych imprez, nie było wesel i to był też taki czas, kiedy przegrałem, wiesz, wszystkie przetargi, jeżeli chodzi o startowanie, robieniu jakichś tam imprez i wtedy mogłem skupić się na krypto i potem sobie tak jakby na początku miałem takie odczucie, że kurczę, ciężko będzie, człowiek tyle lat uczył się tych biznesów, ale potem sobie pomyślałem, nic nie dzieje się bez przyczyny, nie? I wtedy można było się poświęcić, więc myślę, że w podobnym czasie gdzieś tam myśleliśmy o tym, żeby zaangażować się mocniej w rynek kryptowalut. Tylko że u Ciebie, myślę, było chyba
prościej z mindsetem, bo ja zanim ten mindset dotarłem, że mogę mieć swoją firmę, to trochę mi to dużo zajęło, wiesz, bo tak już mniej więcej pół roku, no może trochę więcej, 8 miesięcy przed tym, jak przyszedłem na full time krypto, to po prostu wiesz, no na etacie co pierwszego masz wypłatę, nie? I jest ten, to kij z tym, że na krypto w tamtym okresie zarabiałem powiedzmy, nie wiem, półrocznej mojej wypłaty w miesiąc, nie? I ten, i tam i więcej, jak były dobre mikrocykle w tam powiedzmy w 2 miesiącach, to wypadało i rok, i dwa wypłaty w ten tam w parę miesięcy, nie? Ale nadal pozostawał ten taki mindset pracownika, że a pierwszego wiesz, jest wypłata i ten, aż wreszcie tak mówię, kurna, mówię, snap over jack, jak w Metal Gear Solid, nie? Mówię ten, trzeba się otrząsnąć, mówię, i mówię, dobra, to wyjedziemy na to. No i tak wyjechałem w tą podróż i do dzisiaj jestem tutaj właśnie. No jak ja bym się zastanowił tak naprawdę na tych moich głównych biznesach, czy ja więcej straciłem na działalności, czy na krypto, no to musiałbym naprawdę pogrzebać, bo też ten ostatni etap prowadzenia biznesu, kiedy też otworzyłem nowy, duży sklep. A dobra, nie gadajmy o tym, bo złe czasy mi się przypominają. Wiesz co, chciałbym teraz zapytać o cykliczność, bo też trochę już powiedziałeś, że ty patrzysz na tą cykliczność. Powiedz mi, czy ty generalnie wierzysz, że rzeczywiście ta cykliczność się utrzyma? Czy uważasz, że tyle cykli, ile jest za nami, jest wystarczająca, żeby mówić o cykliczności? Mówić o tym, że Bitcoin gdzieś tam w każdym cyklu przebija nowe ATH, że mamy przepływ kapitału, tak jak widzieliśmy do tej pory, co teraz gdzieś tam się zmieniło? Czy uważasz, że każdy cykl rzeczywiście będzie inny i jakoś tam się opierasz na tej cykliczności? Pytam, czy jesteś taki Bitcoin, halving, cykliczność maxi, czy uważasz, że to się może gdzieś tam rozjechać? I jak dla Ciebie ważna też ta cykliczność jest właśnie w Twoich decyzjach, jeżeli chodzi o działanie na rynku krypto? Znaczy główny cykl, ten halvingowy, to tam nadal mam tam na tapecie i śledzę, jak on się rozwija, nie? Ale dopuszczam wszelkie zmiany cykliczności, tak jak teraz na przykład głównie pieniądze trafiają na rynek z ETF-ów, więc ten cykl powiedzmy troszeczkę będzie inaczej wyglądał. Myślę też, że zbliżamy się do takiej karty przetargowej i albo będziemy mieć totalnie inną cykliczność w ciągu kolejnych 2 miesięcy, powiedzmy, może 3, albo po prostu wszystko zostanie zachowane i znowu jedziemy tym samym cyklem, czyli teraz nie obawiajmy się żadnych spadków, ciśniemy powiedzmy na tam do marca, maja 2025, potem powietrze zacznie schodzić i tak dalej, i tak dalej. Ale jako, że już jesteśmy w instytucjach, jako, że grube ryby zaczęły się tym interesować, więc nie wiem, czy tak ta cykliczność oryginalna będzie zachowana. W tej cykliczności bardziej co mnie interesuje. Jak mamy normalną główną cykliczność, dobrze jest się dopatrzeć cykliczności w tej cykliczności. I na przykład w tej hoście mamy na przykład projekty typu AI, tak? Mamy projekty typu DePIN, mamy projekty typu RWA, nie? I na tych cyklach dobrze jest się opierać, czyli w tym cyklu mniejsze cykle i na przykład taki gaming leży na dnie, ale tak jak widać, ten gaming też rysuje właśnie koniec swojego pierwszego cyklu i prawdopodobnie niedługo będzie wchodził w swój drugi cykl, w tym dużym cyklu bitcoinowym, nie? I zależy, jak instytucje będą widziały ten cykl Bitcoina, bo może okazać się, że po prostu będziemy mieć totalnie nowy, na przykład powiedzmy bear markety 2-letnie może zostaną zastąpione przez jakieś tam 6-8-miesięczne i wiadomo będzie panie nadal. Takie coś po prostu dopuszczam. Nie jestem taki sztywny, że co by się nie działo, mam. Tak po prostu bardziej interesuje mnie takie średnie cykle, bo tam wtedy można dobrze przyrobić, sprzedać, następnie odkupić i tak cisnąć. Ale to co mówisz, to 100% pokryło się w tym cyklu, bo tak naprawdę początek roku 23 mieliśmy hossę na projektach AI-owych, tak? Wiele projektów z AI-u mocno bardzo urosło. Oczywiście TAO gdzieś tam zwieńczyło to wszystko. Potem mieliśmy gaming, który naprawdę bardzo mocno szedł. Potem mieliśmy RWA, trochę DePinu i teraz znowu wszystko przygasło. Mieliśmy taką hossę na memcoinach i czekamy na te drugie otwarcie tych cyklów. Więc 100% się zgadzam, dlatego też ja gdzieś tam systematycznie realizowałem właśnie zyski z tych projektów, bo ja też patrzę na tą mini cykliczność, o której mówisz, trochę inaczej, bo ja też uważam, że przyjdzie powiedzmy ten drugi mini cykl w hoście na gaming,
Z tym, że u mnie różnica jest taka, że ja uważam, że dwa razy nie dzieje się to samo w projekcie i że uważam, że wiele projektów, które zostało przehodlowanych, które już zrobiło, wiesz, bardzo mocne X-y, miało najważniejsze wydarzenia za sobą, na przykład wydanie beta testów gry, listing na największej giełdzie, że ten kapitał, okej, gaming będzie z nami, ale uważam, że nie ma tych dinozaura, które, wiesz, najlepsze mają za sobą, nie? Tak, też tak mi się wydaje, tylko że właśnie ten drugi cykl, co myślę w gamingu, to zaczną być wydawane już pełne wersje gier, nie? To może być hype'em. A następnie widzę, że taki gamingowa branża zacznie się powoli oddzielać od krypto, ponieważ ci, co dla osób, które nie są za bardzo w gamingu, takie wydarzenia jak powiedzmy E3, albo na przykład takie wydarzenia jak Tokyo Game Show i tam inne, to są takie powiedzmy halvingi w branży growej. I jeżeli już mówimy o podłączeniu się Web 3.0, wejściu w Web 2.0, to mówimy o PlayStation, mówimy o Xboxie, mówimy o tych eventach i będziemy prawdopodobnie grać już nie tylko na monetach, tak jak powiedzmy ktoś tam grę wydaje, ale także na te mega duże eventy. I tak jak osoby rozgrywające powiedzmy akcje CD Projekt na przykład, tak, grają tam, że no wydają nową grę i ten, my będziemy to rozgrywać na monetach. Mamy o wiele większe pole niż ludzie z rynków tradycyjnych, więc uważam, że gaming może być swoistą taką swoją cyklicznością. Oczywiście nie od razu, ale tak powiem od 3 do 5 lat, tak to mniej więcej widzę, że się tak dojrzeje i będziemy mieć, wow, wtedy pomyśl, nie tylko cykle bitcoinowe, nie tylko cykle AI-owe, nie tylko cykle jakieś tam RWA, DeFi i gaming, to będzie tyle szans na zarabianie, jak ktoś po prostu zacznie ogarniać cykliczność i płynnie się po prostu przechodzić z jednej strony w drugą, nie? Żeby nie być takim zatwardziałem, po prostu takim sztywniakiem, nie? Oto wtedy czuję, że będzie naprawdę dobrze będzie. Ci, co już się interesują teraz, są tak bardzo wcześnie, że to będzie, malinka, guci, guci. Myślę generalnie, że ktoś obserwuje gaming, tak naprawdę powiedzmy nawet od tego 17 roku, jak to wszystko się zmieniało, no to ten progres widać gołym okiem, nie? No bo tak naprawdę w tamtym cyklu wystarczyło wydać dobrego trailera, już gdzieś tam to było pchane. No teraz wiele gier zaczyna od tego, że tak naprawdę wydaje betę, potem dopiero gdzieś tam dokłada do tego token. Ja pamiętam, że w tamtym cyklu powiedziałem taką rzecz, że moim zdaniem gaming zacznie rozwijać się dopiero wtedy, kiedy po pierwsze będziemy wchodzić tylnymi drzwiami, czyli będziemy tych graczy z rynku właśnie klasycznego wprowadzać gdzieś tam, że oni nie będą nawet wiedzieli na początku, że grają w grę na blockchainie. To był tak gdzieś tam taki pierwszy punkt. A po drugie, jak projekty gamingowe zmienią swoje podejście do finansowania. Czyli mam tu na myśli to, że ja sam pamiętam, jak inwestowałem w projekty gamingowe w 17, 18, 20. To było tak, ja nie jestem graczem, wiesz, ja jestem spekulantem, ja wchodzę tam tylko spekulacyjnie. I teraz, jeżeli ja widzę, że jest rzeczywiście fajna gra, która się rozwija, ale większość finansowania jest od takich ludzi jak ja, no to był potężny błąd. I ja też powiedziałem, pamiętam, że rok temu na konferencji takie zdanie, że gaming pójdzie do przodu wtedy, kiedy projekty zaczną dawać możliwości inwestowania graczom, a nie spekulantom. I wiesz, i ta granica będzie się przesuwać, nie? No jak wpuścisz 90% Tomczyków, którzy nie grają i tylko myślą o sprzedaniu tokena, no to raczej będzie ciężko. Chociaż oczywiście w tej hoście mam projekty, w które już grałem, a to przynajmniej dla mnie jest duży progres, nie? Kurna, ja też bym chciał pograć, ale za bardzo nie mam czasu. Ja też jestem graczem znowu, bo ja to dużo gram, ale nie mam teraz czasu, jak prowadzę kanał. I tak jak właśnie mówisz, też myślę, że w ogóle czekam, a już niedługo takie projekty się ukażą, przynajmniej jeden taki tam z taką grupą rozmawiam, że po prostu uważam, że moneta w grze, jeżeli nie ma use case'u, to jest to gwóźdź do trumny danej gry. I teraz ja wiadomo, te projekty robią fundingi poprzez te monety, tak? Ludzie kupują presale i tak dalej, i tak dalej, ale każda z tych monet będzie potem takim, powiedzmy, być albo nie być dla tego projektu, ponieważ ten projekt będzie musiał w jakiś sposób albo znaleźć use case pełny w projekcie dla tej monety, co znowu wpływa na takie, powiedzmy, share revenue, znaczy to takie revenue obniżone, bo wiadomo, projekt zarabia nadal w fiatach, a nie w czymś, co po prostu sam drukuje. Dużo ludzi tego jeszcze nie rozumie, Nie ale jak już rozumiem. jak to wyjdzie, to wtedy będzie bardzo ciekawe, bo wyjdzie na to, że albo projekt poradzi sobie z tak zwanym wypłukaniem coina z ekosystemu i przejście na realną rozgrywkę,
Albo zapewni mu maksymalne utility w grze, czyli jakieś NFT-ki, tu wszystko, ale tak jak mówię, sam będzie miał obniżone zarobki, bo wiadomo, ta kasa skądś jakoś musi być zabezpieczona, nie? Te tokeny. Albo, i to jest ciekawy taki trend, który myślę, że będzie się rozrastał, wszelkie treasury, jakie będą wypłacane, będą na zasadzie stablecoinów, czyli powiedzmy, że revenue, jakie generuje się w grze, nie będzie generowało się i wypłacane na podstawie tokenu, czyli token i jeszcze więcej tokena, tylko będzie to realny dolar, znaczy realny, no stablecoinowy dolar, nie? I wtedy zobacz, ile takich kosztów odchodzi takiemu projektowi. Po pierwsze, nie musi płacić za listingi i utrzymanie na giełdach. Nadal dużo ludzi myśli, że coin na giełdzie to jest free. Co roku tam są setki tysięcy dolarów. Płynności na DEX-ach, market makerzy, cała strategia marketingowa. Często taki średni projekt, taki jest to koszt od 1 do 3 milionów dolarów utrzymać się, powiedzmy, jak ma 4 giełdy na przykład albo 5, nie? Ale tego jeszcze, to nie jest tak jeszcze rozdysponowane, więc czekam, aż projekty zaczną wychodzić do czegoś takiego, że będzie pre-sale, ale na przykład NFT-ków albo jakichś tam rzeczy, które będą kwalifikowały nas do zarabiania z share revenue tej gry w USDT. I taki prosty przykład, powiedzmy, mamy taką Farkanę albo taki grid, o właśnie ten off the grid, który teraz tak dużo namieszał, nie? On nie ma swojego tokenu, ma tylko token wewnętrzny, taki jak Fortnite ma V-Bucksy, nie? Na przykład. I jeżeli wprowadziliby ten model share revenue z treasury w USDT na przykład, uważam, że ta gra mogłaby otworzyć drzwi wszędzie do każdego po prostu Web 3.0 projektu, dla każdego Web 3.0 projektu, bo by wprowadziła po prostu coś, co wprowadzają normalnie akcje spółek, które po prostu trzymasz ich, na przykład jakieś tam, nie wiem, akcje i jest na przykład wypłata dywidendy, nie? I wtedy ludziom by zależałoby, żeby trzymali, hodlowali to, bo byłby to pierwszy pasywny income bazujący na realnym produkcie, jakim jest realna gra, celująca w realne wartości dla graczy, już nie tylko inwestorów, tak jak właśnie powiedziałeś, tylko graczy Web 2.0, nie? I rozkręciłaby ten rynek handlu normalnie, tak jak gracze, powiedzmy, tak jak ja gram w Need for Speed na przykład, albo w Gran Turismo, upykam jakieś samochody i tyle. I o, patrz do kolegi, popatrz, jakie mam stacy. O, i pięknie, i tyle, idziemy pić na przykład, nie? A tak mógłbym na przykład sprzedać komuś. Także czekam na taki właśnie move większy, idący dalej w tą adaptację rynku gier wideo. Ale 100% zgody, bo to właśnie ta te revenue, o którym mówisz, oczywiście ono musi być realnie z dochodów. Jeżeli byłoby na zasadzie takiego stablecoina, absolutnie miałoby to sens. Dzisiaj rzeczywiście ten hype, który jest budowany na przykład przy airdropie jakiegoś projektu, gdzie ten token robi niesamowitą ilość X-ów, ludzie to skupują, craftują, kupują za to NFT-ki. W momencie, kiedy tak naprawdę przychodzi następna gra, która też odpala coś takiego, ludzie, gracze się przenoszą, cena coina spada i wszyscy mają problem, więc myślę, że tutaj też możemy się zgodzić, nie? Powiedz mi, okej, okay, mamy gaming, to jest, myślę, że wszyscy o tym mówią. Czy ty gdzieś tam generalnie widzisz jeszcze jakieś ciekawe trendy, powiedzmy, na ten ostatni kwartał i na rok 25? Czy masz jakieś swoje takie ulubione trendy, z których wyszukujesz pozycje? A być może chciałbyś się podzielić jakimiś coinami, które po prostu obserwujesz, no bo są po prostu ciekawe. Nie rozmawiamy tu o spekulacji cenowej oczywiście. Powiem tak, jest taki jeden trend, który widzę, że będzie musiał prędzej czy później się podpalić, a jest to trend KYC. Bez KYC na blockchain oczywiście, tak? Tak jak na przykład ja ten projekt taki patrzę, Galactica, ona jeszcze nie ma tokenu, bo to był pre-sale, tam oni dopiero mają wyjść, ale za to jest klikacz na Telegramie i oni tam zapowiadają tam jakieś nagrody, że teraz jakieś nody tam sprzedają, które nie są powiązane z tym tokenem w ogóle, nie? Do walidacji, także jak ktoś w ogóle nie, to może się zainteresować tym, nie? I ta Galactica. I o to chodzi, że oni tam zaczęli wprowadzać tak zwany EVM, ale nie mylić to z Ethereum Virtual Machine, tylko to jest taki EVM KYC-kowy. I za dużo nie mogę mówić tutaj, bo to dopiero wyjdą newsy, ale Galactica ma już dużo współprac z projektami, które znacie na Telegramie, w które, powiem tak jeszcze, klikacie na Telegramie, nie? I coraz bardziej zatacza kręgi z większymi graczami, którzy będą stawiali KYC na blockchainie. I teraz dlaczego ten fragment? Dlatego, że Real World Assets, RWA, DeFi,
oraz AI nie będą mogły istnieć bez KYC na blockchainie. Bardzo prosto. AI nie będzie otwierało konta w banku, składało formy, patrzyło na IBAN i tam bla, 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 bla. Jakiś tam bank powie, o nie, nie, co to za transakcja, co to za transakcja? Panie czacie GPT-55828, co to za transakcja? Bo ja tu pomagałem tutaj Maćkowi i on tutaj zrobił to i mi przelał, a skąd on... Takie historie to jest lamus, nie? To już jest do widzenia. To tak jak kiedyś była ta, nie wiem, spotkałem się w starym kinie tam na TVP1, taki był taki czarno-biały człowieczek szedł, nie? I ten. Te projekty będą musiały mieć wbudowane embedded KYC, że pochodzą z jakiejś legitnej firmy. Mają swoje wallety, które będą im generowały historię, że one są legitne w pobieraniu pieniędzy i w transakcji, historię ich pracy, tak zwane reputation. Ten reputation będzie bardzo potrzebny do DeFi i powiedzmy, że firma, która ma farmę AI-owych rzeczy, będzie chciała wziąć kredyt. Będzie chciała wziąć kredyt, powiedzmy, firma jest, nie wiem, w Polsce, a będzie chciała wziąć kredyt, nie wiem, w Goldman Sachs w Stanach, nie? Goldman Sachs wchodzi na blockchain i mówi, o, reputable score jest bardzo dobry, mamy tutaj historię, że aha, dobra, to, co ta, jakie firma ta ma asety? Takie, 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 wszystko na blockchainie, nie? Wtedy wchodzimy w RWA. Powiedzmy, że ktoś daje, powiedzmy, że ta firma ma jakiś pół centrum handlowego, powiedzmy, w jakimś innym mieście, i w ogóle jeszcze w innym państwie, a kredyt jest jeszcze w innym państwie, czyli mamy firmę w jednym państwie, własność prywatna w innym państwie, w państwie B, a kredyt w państwie C. Państwo C normalnie powie, hej firmo, fuck off, jazda stąd, co, jak my to zweryfikujemy, nie? Ale mając ten, bo to KYC to nie chodzi tylko o identity, chodzi o to, że wszystkie rzeczy, przedmioty, budynki, nie wiem, samochody, to tak, może być zweryfikowane. Patenty, dokładnie, infrastruktura. Dokładnie, wszystko, nie wiem, you name it, nie? I ten. I powiedzmy, to wszystko jest wtedy zweryfikowane i osoba z drugiego końca może takie coś zrobić, ale do tego potrzebna jest infrastruktura weryfikacji. Więc nie wiem, takie projekty jak SelfKey, obecne od, nie wiem, 2017 roku, ta nowa Galaktyka, Civic, dokładnie. Civic, Ontology chyba. One brną już chyba trzeci rok pod tak. wodą, tam gdzieś na dnie ten, ale według mnie one będą miały swoje wejście, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. To są już gotowe projekty. One już robią podstawowe rzeczy, paszporty, jakieś różne gadżety, ale o tym nikt nie gada. I wtedy jak wejdzie nagle, powiedzmy, Larry Fink i powie, że słuchajcie, teraz dzięki KYC blockchain i zobaczymy tylko do góry, nie? Także to jest taki cykl, który, to jest taki, powiedzmy, taka gałąź, której nikt nie patrzy. Ja już akumuluję pewne projekty od jakiegoś czasu tam. Głównie ten SelfKey i ten Galactica wszedłem. Może tego Civica też wezmę, bo on też lubi pompować, no właśnie, jak są tutaj jakieś ten. Civic to jest dobry temat, bo to jest jeden z pierwszych większych airdropów, jaki odegrałem po przegranej hoście. Na tamte czasy to naprawdę była mega kwota, więc super mi ten projekt się kojarzy, bo to jest początek gdzieś tam mojej tak. historii z airdropami, nie? Więc ja dlatego też pamiętam o tym Civicu, też widzę praktycznie, czasami robię coś w jakimś projekcie i rzeczywiście ta weryfikacja czy coś jest przez Civica, więc oni te produkty dowożą day by day, nie? Dla różnych Dokładnie. Produktów. I to jest właśnie motyw, który będzie można dosyć dobrze przyrobić, bo no bo nawet zobaczmy Chainlinka, tak? Ma tą rozłożoną swoją sieć, tą CPIP, czy tam jak ten skrót tam wygląda, nie? I ten TCP, nie, TCPIP, tak jak TCPIP w protokole tym sieciowym, nie? I ten, ale bez KYC oni nie zajdą daleko, ponieważ te oracles podłączone powiedzmy do wahań ceny danego asetu, bo później Chainlink będzie obsługiwał asety normalne, nie? Wiesz, na przykład dom w tej dzielnicy kosztuje tyle, a w tej i to będą na przykład porównania, po prostu Oracle będzie to dawało na blockchain, nie? Bez KYC też nie pójdą dalej, bo powiedzmy ktoś im powie, że tyle kosztuje ten dom, a ten sam dom w drugiej dzielnicy kosztuje o 50% taniej. No i oni też potrzebują mieć weryfikację, czy ten dom od dzielnicy obok to jest dom na tym samym, powiedzmy, w standardzie wyposażenia, czy tyle samo metrażu, czy tyle samo pokoi, czy na przykład obok były jakieś tam, nie wiem, remonty, nie wiem, you name it, nie? I to jest, nie wiem, tak mi się wydaje. I gaming na przykład, zobacz, dużo ludzi będzie potrzebowało na przykład, dużo projektów będzie potrzebowało ze względu na regulacje, żeby gracz podał swoje KYC i tam dalej, nie? Ja na przykład nie wchodzę w te gry dlatego, że nie daję moich paszportów tam. W dupie mam to, po prostu trudno. Niech mi ominą, poczekam, aż będzie taka strefa zgniotu, że ludzie powiedzą basta. Dość. I tak, i będzie potrzeba. I wtedy zacznie to ruszać, nie? Także to jest KYC taki pierwszy,
A później, tak jakbyśmy pomyśleli mniej więcej z 2025 do 2030, tylko wiadomo, trzeba tutaj uwzględnić cykliczność, czyli będzie góra, potem do dołu. Patrzyłbym na infrastrukturę AI. Nie AI jako AI chatboty, a infrastrukturę, czyli autostradę wszystkich LLM-ów, botów różnego rodzaju, bo bez tego nie będzie połączenia mocy, energii, nie? Moc obliczeniowa i Tak. AI. Także ta autostrada będzie po prostu must have. Tutaj powiem szczerze, że to jest taki wątek, który moglibyśmy bardzo długo ciągnąć, bo Tak. ja też nie wyobrażam sobie rozwoju takiego RWA, o jakim się mówi od wielu lat, bez KYC. Absolutnie to, patrząc gdzieś tam na to bezpieczeństwo, ale tutaj dopytam cię o inny ciekawy wątek, no bo pamiętam taką konferencję, gdzie też rozmawialiśmy bardzo dużo o kryptowalutach, jako o decentralizacji, jako o wolności i też wiele osób uważa, że wchodzenie właśnie w KYC, wchodzenie dużych graczy do kryptowalut gdzieś tam nam tą wolność zabierze. I tak się zastanawiam z jednej strony, jeżeli wezmę pod uwagę to, co ty mówisz, że jeżeli chcemy rozwijać RWA, jeżeli chcemy ludziom dać stabilne dochody, korzystać z revenue share i mamy oprzeć się gdzieś tam o KYC, no bo dobry biznes potrzebuje bezpieczeństwa dla dobrych pieniędzy, a gdzieś Tak. tam jak ktoś chce wejść, to musi być zrobione. No ale i teraz z drugiej strony trochę nie po to przyszliśmy do tego krypto i też myślisz, że generalnie ta cała prywatność, te monety oparte o prywatność, te DEXy, to wszystko w kolejnych latach może mieć niesamowite problemy i może w ogóle zniknąć z rynku? Czy wierzysz, że możemy iść dwutorowo gdzieś tam i mimo, że ten duży biznes potrzebuje tego, co o czym mówiłeś, to będziemy mieli dalej gdzieś tam coiny oparte o privacy, będziemy mieli DEXy, dalej będziemy mogli gdzieś tam robić swoje rzeczy gdzieś tam z dołu? Powiedzmy, najlepiej zacząć ten temat od tego, czy ktoś przyszedł oszukiwać i powiedzmy prać pieniądze, okay? Czy na przykład po normalnych transakcjach rozliczyć się na koniec z podatku? To są pierwsze pytania, nie? Jeżeli ktoś przyszedł oszukiwać, czyli szuka super anonimowości, będzie kupował, nie wiem, broń, dragi, tam robił różne dziwne, czarne rzeczy, nie? No to fakt, no to nie jest dla niego, bo nie po to tutaj według To niego przyszliśmy. w tej chwili może wyłączyć ten No materiał. właśnie, w tej chwili może wyłączyć. Także to już tyle, dzięki, na razie, cześć, okej, okay, tyk, skończyliśmy nagrywanie i ten. Ale jeżeli ktoś prześledzi sobie drogę ostatnie 50, 60 lat, to zobacz, kiedyś pracowałeś, dostawałeś pieniądze do ręki i ty mogłeś z nimi zrobić, co chcesz, nie? Mniej więcej w latach 90. przyszło z góry order, że trzeba to trzymać w bankach. Od tamtej pory ty pracujesz, wpłacasz pieniądze do banku, gdzie pieniądze nie są już twoje, są umowy, tak, różne, ale musisz prosić o używanie twoich pieniędzy. Czyli nie masz tego, ktoś decyduje. Więc my w krypto w tej chwili, gdzie masz swój wallet, gdzie masz takie rozwiązania jak tam, nie wiem, crypto.com, powiedzmy Kanga, powiedzmy Nexo, powiedzmy co tam, Bitpanda, tam wszelkie różnego typu bramki, gdzie masz karty, nie, i możesz płacić. Wracamy do tych podstaw trzymania swojej własności. Czyli kasę masz na wallecie, jak w latach tam powiedzmy 50., 60., 70., 80., nie? Kupujesz co chcesz i tak jak wtedy, mogłeś iść i kupić jakieś czarne rzeczy albo nie wiem, brać udział w jakichś kryminalnych tam sprawach, ale większość ludzi na ziemi po prostu zarabia pieniądze i chce po prostu iść sobie do kina, coś kupić. I tak samo Bywać. teraz. Dokładnie. I tak samo teraz, tylko że wracamy do podstaw, że znowu będziesz miał pieniądze. Znowu nikt ci nie będzie zabraniał tego, nie? A i tak powiedzmy, jak idziesz kupić nieruchomość, to i tak prawnik czy tam notariusz poprosi ciebie o dokumenty, no bo nie wiadomo, kim ty jesteś, nie? To jest Albo na... absolutnie tak, absolutnie po co powiedziałeś. No. Przy małych kwotach nie ma tego problemu. Jeżeli ktoś jest na tym rynku dłużej i buduje swój majątek w oparciu o kryptowaluty i chce przenieść to do realnego życia, to i tak pojawią się pytania. A żeby tych pytań Pewnie. nie było, trzeba robić to legalnie.